Jeśli nie masz końców na paczki, wbijaj na fifashop.eu. Możesz zapłacić SMS-em, przelewem, paysafe cardem. Wszystkim. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wracamy do drafta po prawie 3-tygodniowej przerwie, także znowu mieliśmy troszeczkę odstęp czasowy z draftami. No ale trafiliśmy wcześniej właśnie tego pana, czyli Karima Benzemę, który odszedł za 25 tysięcy końców. Mamy całe 90 tysięcy końców, więc mogę jeszcze odpaść sporo razy. Wiadomo, niezbyt interesuje mnie odpadanie, bardziej wygranie jakichś meczów, tak? To by było, no, nie oszukujmy się, jednak coś lepszego. Także nadal w paczkach są, gdzie one są, okej, nie tu. Nadal są tocy z Ligi Hiszpańskiej, także mam nadzieję, że w ogóle dzisiejszy draft będzie, że jak będą tocy, to będą miały pierwszeństwo, ponieważ są tocy i draft i tocy to równa się draft z tocami. Także mam nadzieję, że zrozumiecie. Proszę zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz suba, jeżeli jesteś nowy na moim kanale. Ja jeszcze nie słyszę na jedno ucho, więc mam nadzieję, że film na tym nie ucierpi. W każdym razie 15 tysięcy monet i liczę na jakąś formację ze skrzydłami, bo chcę mieć Ronaldo 4-3-3 defensywnie, naturalnie, że zabieramy te formacje i może jakiś toc na początku, co wy na to? Nie jest nowy year Messi. No dobra, niech będzie Messi, bo praktycznie jego wersja toc, a toty to jest to samo, więc no już niech będzie. Dobra, na napastniku. Okej, widzę, że zaczynamy wspaniale. Lewe skrzydło, tu dobrze wiemy, kto będzie, bo tu będzie śmieszna sprawa. Dobra, Neymar będzie pod zgranie, ale my nie będziemy grali tym pan. Przynajmniej na razie jest dobre zgranie, tak? Taki jest plus srebrne karty na co? Czemu? Jej, nie róbcie mi tego, tak? Ja wracam sobie, nagrywam drafta. Jest pierwszy team of the season, Casemiro. Bardzo dobrze, dobra, mamy pierwszego toca. Miejmy nadzieję, że nie ostatniego. Nelo, może jakiś Filipe Luis, ale nie ten. Ale jest Marcelo na team of the year, Marcelo. No dobra, już niech będzie. I na bramkę pójdzie team of the season Ter Stegen, którego Oblak, może być Oblak. Pewnie, czemu nie? Ktoś to by bardziej pasował wtedy Jimenez, no ale trudno, dobra. Lecimy dalej. Bonucci, Jezu, ile tych team of the year tutaj wylatuje? Masakra, niestety, no nam się nie przyda, bo w sumie nikt nam się nie przyda tutaj tak naprawdę, więc no niech będzie Bonucci, no. I na PO, kto może być na PO? Nie wiem w sumie. Ktoś dość dobry? Nie? Nie, okej. Okay. Może być Bonucci. Nie, Jezu, to był Abate. Jezu, czułem się w zapakosty, to był Abate. Jezu, ale z banem. Dobra, także mamy 91 ratingu. Niezbyt sporo zgrania, ale jeszcze się rozkręcimy. Dobra, teraz obronę. Potrzebujemy jakiegoś toca na PO. Ani jednego toca, okej. Okay. Kolejna karta, proszę o jakieś coś dobrego, może Kamil Glik, super. Nic mi, żadna z tych kart mnie nie interesuje, także wybornie. Ewentualnie Dani Alves, żeby troszkę więcej zgrania było, no ale tragedia, powiem wam, istna tragedia, SP, ktoś lepszy za tego Silvera. Chyba Isco, nie? No chyba tak, chyba Isco, bo dano jakieś zgrania. Nie wiem, na co mogę liczyć, no kurde, jeden toc, no przecież to jest tragedia, jest ikona. No dobra, no ikona będzie lepsza w sumie niż Isco, bo mniej więcej zgrania. No tutaj musi być jakaś dobra karta, jej, come on. Jakaś dobra, ale coś, jakiś toc. Otóż nie. Ja pierdziel, co tragedia. Mamy ikonę, której ikonę, nie pamiętam, kiedy ostatnią ikonę mieliśmy, ale wreszcie mamy jakąś ikonę na dodatek Prime, także już w ogóle istne bogactwo. No dobra, myślę, że jesteśmy raczej gotowi. 188 ratingu powinno być, jeżeli dostaniemy jakiegoś plus jeden. Także, no nie będzie to zgrania, ale raczej większość powinna sobie dać radę, tak przynajmniej mi się wydaje. Okej, także tak wygląda ostatecznie nasz skład. Myślę, że no raczej powinniśmy sobie dać radę. Mam nadzieję, że Jezus uciągnie grę na ataku, bo nie mamy totalnie nikogo, żeby go zmienić. Także mamy pierwszego przeciwnika prosto z Francji i ma on tutaj, no, trochę Francuzów w tym składzie. No dobra, Sterling na PO, dosyć ciekawa opcja. Aubameyang, no nie za bardzo mi się to podoba, panie Aubameyang. Mbappé, Firmino, oj, bo Milano dosyć szlachetnie zablokował ten strzał. To jeszcze nie koniec, bez pana Aubameyang, który, no to okej, nie wiem, jak on z tym czynieniem, nie wiem, jak on to zrobił, ale proszę to bronić, dziękuję. Ło, Messi, tam jest Jezus, do niego zagranie, lecz Jezus. Bo będę się sporo plątał w tym odcinku, bo jestem jeszcze nadal chory, więc wybaczcie mi za to, na ciapra. Teraz leci Neymar z drugiej strony. Zrobimy takie coś. Zjedziemy sobie w tę stronę. Dobra, o to chodziło. Tu jest Laudrup. Okej, to może być Casemiro. Też Laudrup. Casemiro, podaj piłkę do Laudrupa. Albo do kogokolwiek, no. No nie. Obrona się posypała. Mamy jak? Tu jest Firmino. Nie ma. Czemu Marcelo po prostu, nie wiem, nie wysunął nogi i nie wybił tej piłki, mimo że naciskałem podanie albo wybicie? Serio? W taki sposób traciłem bramkę, tak? Będzie to śmieszny odcinek, niechybnie. Laudrup, tam jest Jezus, do niego świetne zagranie. Jezus, tylko coś na prawą nogę albo na lewą. Mamy chyba rzut rożny. Dobry strzał, może jednak dośrodkowanie. Coś z tego będzie Casemiro. Jeszcze Dani Alves, ale Ronaldo jeszcze na leżąco zablokował ten strzał. Jeszcze podbiegł do piłki i ją podał. No coś. Ajajaj, kłopoty. Aubameyang, to może być. Aha. Okej, to była najgorsza możliwa opcja, żeby wykończyć strzał, naprawdę. Jezus, tlać. Już tam do Laudrupa miałem podawać, kurde bele, no. Ja nie mogę jak zagrać z przodu, dobra, widzę, że wybiega tutaj Gustavo do współpracy dwóch Brazylijczyków, no po... Dobra, Casemiro, nice, Jezus, tylko zdążysz, dobra, Messi.
pole karne, ale teraz podanie takie płaskie i Casemiro jakim cudem to wpadło, ja nie wiem. Ale sporo szczęścia, bramka do szatni. Dobrze, że Messi znalazł tego Casemiro, bo naprawdę to było czyste podanie na pamięć, ale na szczęście Casemiro znalazł miejsce i mamy bramkę na 1-1. No więc koniec pierwszej połowy, przed chwilą właśnie strzeliliśmy tę bramkę na 1-1. Myślę, że w miarę wyrównane to spotkanie mimo wszystko. Mieliśmy tak 5 strzał, 3 celne. Znaczy troszkę większa przewaga, no ale nasz nie aż tak spora. Ważne, że mamy tę jedną bramkę. Messi, rozpędzaj się, no ale Messi raczej nie miał prawa tutaj wygrać pojedynku. O Jezu, za łatwo. Wracaj, Alves. Wracaj, nie. Czemu zawodnikiem, który mogłem sterować, nie był obrońca, który powinien wybić tę piłkę, tylko jakiś, nie wiem, SPD chyba. Nawet nie miałem na to wpływu, no ale no dobra, no 2-1, spoko, no wrócimy. Mam nadzieję, że wrócimy. O nie, no Casemiro, czemu nie wygrywasz pojedynku z Mbappe? No nie zgadzam się. Nie zgadzam. Fajna gierka ogólnie. Jezus, dawaj Neymar, widzę cię. Tak jest. Neymar, nie! Czemu w środek? No kurde, to była... No chyba setka. No chyba trzeba przyznać, że setka. Casemiro, tak, tam jest Messi. Pyk, prawe skrzydło. Leć. Może to będzie bliźniacza akcja z pierwszej połowy. Dośrodkowanie, ale trzymaj jakieś zmiany zrobić. Jest trochę, może mogę zrobić, że na przykład Jezus pójdzie na prawe skrzydło i zmienimy sobie go za Sterlinga. Spróbujmy, no, co nam szkodzi, tak? Nie wiem, co jaka dziura? Wiem, że to będzie podanie do Aubameyanga, albo też nie, ale to było, to był z wyboru. Jak, co? Jezus, jak łatwo. Nie, aha. No to jest prawa noga, no nie rozumiem tego, to jest prawa noga Messiego, której praktycznie w ogóle nie używa. Na bramce jest Toc Oblak, no denerwuje mnie ta gra, naprawdę, teraz idę zagrać w Fortnite'a. Jest żart. Ale błąd, Jezu, czemu tak gram w obronie? Wybijamy piłkę, panowie. Nie, to jest gol. 5-1. Ja pierdzielę, jestem żałosny w tego naprawdę. Wiecie co, umówmy się tak, że przegrałem, bo jestem chory, okej? Okay? Trzymajmy się tej wersji. Jakieś usprawiedliwienie trzeba mieć, okej? Okay? Panowie, dawać. Jedna bramka na otarcie łez. Taka jedna, jeszcze żeby była dwójeczka. Co wy na to, Sterling? Podanie. Tam jest Moreno, który wybija piłkę sprzed nóg Messiego. Sterling, prawe skrzydło. Faul! Znaczy, nic mi to nie da, ale tam był po prostu faul. Może z wolnego coś mi siądzie, no. Nie mam w sumie zbyt dużo do stracenia. Messi z wolnego. Chyba za mocno uderzyłem? Tak, zdecydowanie za mocno. Tragedia, istna tragedia, 5-1. No nie ukrywam, nie grało mi się zbyt dobrze w tym drafcie. No jestem chory, tak. Nadal się trzymamy tej wersji, że po prostu jestem chory. Casemiro 8-4. Wszyscy zgrali tak przeciętnie, że naprawdę ciężko znaleźć jakiekolwiek plusy w tym drafcie. No ale dostaniemy paczki, w których będzie jakiś toc. Gwarantuję wam, że to będzie to. Szczególnie plus jest taki, że w piątek mam lekarza i powinienem już być zdrowy, także wtedy na pewno wygramy drafta, to już nie ulega żadnej wątpliwości. Nie było toca w tej parce, ale następny myślę, że na spokojnie jakiś wleci. Mamy jeszcze 75 tysięcy końców, także 5 draftów, przegrać 5 draftów, to co to dla mnie przegrać 5 draftów? Kolejna paczka, w której nie będzie tym razem ekranu, ale jest za to świecący zawodnik, którym będzie to SO. Murillo. No i ostatnia paczka srebrna, no, to jest chyba najlepsza możliwa paczka, jeśli chodzi o odpadnięcie z drafta w pierwszym meczu, bo tu jest 12 zawodników srebrnych, 3 świecących, a jest dosyć sporo takich srebrnych zawodników, którzy są coś warci, także no miejmy nadzieję, że trafimy coś z fajnej ligi. Tak, to mam bramkarza z Empoli, ale Empoli jest w serii B, więc no, to nam się raczej nie przyda. Lecz, mam jakieś fajne ligi, Schieber kosztuje 1200, my go wystawimy za 900, proszę bardzo. Ten pan kosztuje 1000, wystawiamy za 850. No na razie jest okej, okay, ale myślę, że to są byli ostatni zawodnicy. 3000, o Jezus Maria, dobra, widzę, że no nie mam już chyba czego szukać. Może ten pan zarabi coś, kosztuje? Nie. No nic, moi drodzy, nie poszło po naszej myśli dzisiaj, no ale mówię wam, jak już będę zdrowy, to wygramy jakiegoś drafta albo dwa, ewentualnie trzy, więc jeżeli film się spodobał, zostaw łapkę w górę, no i oczywiście zostaw w sobie, że jesteś nowy na moim kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie. 1, 2,